Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w The Fear Edge Total War Kampania Arnoru. W poprzednim odcinku odnieśliśmy dosłownie miażdżące zwycięstwa z siłami orków skrągulistych, mimo olbrzymich strat po naszej stronie, to orkowie zostali wyrżnięci w pień. No i cóż, teraz nie pozostaje nic innego jak zakończyć turę i zastanowić się, co dalej. Muszę ciągle zdobyć tą twierdzę Zach-Kala, która jest na północ od Mori. Jak ją przejmę, to się zastanowię, co dalej. Taka prawda. W tej chwili nie wiem za bardzo, co robić. Przydałby się generał, żeby siedział w Mori jakiś. Będę musiał oddelegować któregoś. Po prostu, żeby był tam dowódca, żeby miał kto tam bronić, żeby miał kto dowodzić. Żeby miał kto sprawdzać pieczę i... Bierzemy. To tak. Mamy tutaj paru generałów. Trzech aż. Sporo. Nu. Mistur z Fornostu. Lord Północny Wzgórz. Okej. Mamy naszego lorda. Strażnik wieży Amon-Sul. Tam i z powrotem. Świetnie, że dostał wydanie przedpremierowe, bo książka jeszcze nie została skończona. Ale nieważne. I mamy ciebie. Ogólnie, ty jesteś lepszym dowódcą. Jesteś zajebiście lojalny. Jest władcą Fornostu, niedoceniony. Minus do lojalności, a mimo to ma max. I którego by posłać? Może tego. Niech on siedzi w Mori. Ma daleką drogę do przebycia, ale myślę, że dotrze. W końcu. Tak, gdzie możemy powołać nowe oddziały? Tutaj. Tutaj. To się szkoli nowy oddział już. No i się tak trochę zastanawiam, co zrobić. I chyba załatwię to tak, że... podzielę armię w tej chwili. Tych odeślę tu. Tu jest tu jeden. Pełne oddziały oddeleguję do Mori. Powiedzmy, ten jeszcze połączymy. Ustawimy tu mocny garnizon. Myślę, że ten też mogę oddział delegować tu. Ten również, jak nie mam go gdzie przeszkolić. Zaś te oddziały wrócą do Fennas. More ma silny garnizon, który powinien się bez problemu wybronić. Chociaż wow! Okej, kolejna armia. Niech to. No tak, ma stanowczo za mało wrogów. Tutaj też jakaś armia jest. Dobra, ciebie. Ciebie przerzucam na południe. Idź, patrzeć, co tu się dzieje. Widzę, że stolica jest obsadzona mocno. Ciekawy jestem, jak bardzo tutaj rozpanoszy się Isengard. Zobaczę sobie zaraz. Miałem Mengalen zająć. Gdzie jest Mengalen? A to... no, sorry. Upiory. Tak, to był powód, dla którego zająłem tej osady. Upiory. W sumie bardzo dobry powód. Dalej mogę mało co rekrutować. Mogę uzupełnić. Przeszkolić znaczy się. Bo oni są chyba full. Czy nie full? Nie full. Brakuje im paru. No to się przeszkolą.
Nie ma problemu. O, tutaj ten ludzie przeszedł do Fornostu. Halbar, co ty tu robisz? Co ty tu robisz? No co ty? Yes, my lord. Halbardzie! Jesteś jeden z moich lepszych dowódców. Your orders, my Uff, lord. i siedzisz tu. Dobra. Nie wiem, co z tą zrobię. Mógłbym cię przesłać do Mori. Chociaż bardzo się wkurzą, jak wyjdę stąd. Yes, my lord. Jakbym cię podesłał, Your też. orders, my lord. Yes, my lord. O, a jak on teraz wyszedł, to się ucieszyli. Yes, my lord. Nieważne. Aha. Idź do Fornostu na razie. Posiedzisz tam trochę. Przydałoby się rozwinąć trochę naszą gospodarkę. Co tu elfy robią, to ja nie wiem. Tak, tu nic nie mogę budować, niestety. Tu mogę budować. Tu już widocznie należy do Shire. Chociaż powinno. Bo Shire ogólnie rozciągało się aż po z tą rzekę. Ona się chyba Sarn nazywała. Nie, Fila. Nie Sarn. To jest Brandywina. Brandywina. Chyba. Fila. Trochę nie ma tutaj jednej rzeki zaznaczonej, ale nieważne już. To jest parę dopływów Brandywiny. Brandywiny. Nie pamiętam, jak się wymawiało nazwę tej rzeki. No tej rzeki, co płynie przez Bukle Bury. Bukland powinno tu być. W każdym razie, jak tu biblioteki budują się. Cudownie. Tutaj zbudujemy sobie może wymianę zboża. I możemy zakończyć turę. Ogólnie to przydałoby się, jakby w końcu wysokie elfy ruszyły dupę i co zrobiły konkretnego. Tomorrow's journey planned out. Wa. Odpuścili sobie Bri. Wycofaj się. They will pay for that. Nie. Tried whipping them, but the men are spent. Oh. Tak to jest, jak się ma armię wroga na swoim terytorium. Jasne, dobra, zrobię save'a. Zobaczę, czy przeżyję. Przeżył. Sam, ale przeżył. Dobra, siedź tutaj. W takim razie. Czas skrzyknąć wojska przeciwko. Nim nowa misja zajmie osadę rebeliantów. Nie. Nie teraz. Co? Naprawdę? Zakupiliście? No dobra, nieważne. Nie wiem, czemu odstąpili. Ta armia się dalej powoli wycofuje. Tutaj mamy minusowy przyrost ludności. Mogę wziąć, żeby mieć zerowy. Ale na razie nie będę tego robił. Powoli rośnie moja kultura. To miłe. Rozbuduję farmy. To tutaj pewnie podskoczy przyrost. No cóż. Niech się te oddziały połączą. Przeszkolą. Dorekrutować nic nie mogę na razie. To jest za które przeszkolę część mojej armii. Yes, my lord. Your orders, my lord. Your will, my lord. Yes, I my tak lord. w ogóle to halbard. Na halbarda mam zadanie. Bierzemy te wszystkie oddziały. Plus ten oddział. I tą armią zmierzamy ku Bri w celu zebrania armii, przegnania
armii Jaguga. I możliwe, że nawet natarcia trochę na orków. Tak, tu miałem szpiega, o którym zapomniałem. Przejrzeć mi, co tutaj mają. Mają tą twierdzę, przydałoby się ją zająć. No, zdecydowanie. Tutaj o dziwo tego nie przejmują. Orkowy, znaczy krasnoludy też nie przejmują. Nikt nie przejmuje. Nikt nie chce tego zamku. Dobra. Gandalf w ogóle jeszcze jest takim koksem, jeśli chodzi o doświadczenie. Co on tu w ogóle ma? Laska Gandalfa. Drewniana laska, która służy Gandalfowi swoją mocą. Glamdring. Glamling to potężny oszczem. Miecz Turgona, króla elfów z Gondolinu. Gondolin, to nie wiem, czy tu nie był tu. Właśnie. W tym... Variadorze, ale mogę się mylić, nie pamiętam już trochę. Historii Śródziemia. Narja. Narja. Pierścień ognia, jeden z trzech pierścieni elfów. Co to jeszcze ma? Pierścień Barahima. Biograf. Elficki uzdrowiciel, zbroja orków z Gundabadu. Symbol pewnego zwycięstwa nad wojskami orków z Gundabadów. Wojny sztandar Gundabadu. Symbol miażdżącego zwycięstwa. Pięknie. Dobra. I myślę, że... zbuduję coś jeszcze. Bryj przydałby się rozwinąć. Może rozwinijmy tutaj... drogi. No, rozwijmy drogi. Szybszy transport naszych oddziałów. Oddział wroga też, ale... nieważne. Nie bierzmy tego pod uwagę. Ważne jest to, że ja będę musiał szybciej poruszać. Taka prawda. Wróg i tak wcześniej czy później dojdzie do moich twierdz, a ja będę mógł szybciej przysłać im wsparcie. Przydałoby się popędzić kota. Durlandowi. Troszkę nie wiem czym. Kandydat adopcji. Kim ty jesteś? Sprawdzony dowódcą, ogólnie lojalny. Bierzemy. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Archet. A tutaj siedzisz. Dobra. No to ciebie poślemy do nowej armii Harbarda. Teraz bierze się na północ od Bree. Wyciągniemy stąd te oddziały. I mamy już całkiem sensowne siły. Mogę powołać kolejny oddział tu. Cudownie. Tych może w końcu prześlemy. Znaczy tego, może w końcu do Mori prześlemy. A nam się uda. Was do Fannas. I tak, przeszkolimy ten oddział. Na początek. Gdzie mogę tych... Dunadanów werbać? W Amon Sul najbliżej. Tak więc weźmiemy ich i weźmiemy konnicę. Niech pójdą do Amon Sul. Nie tędy, idioci! Tu są trolle! Trolle tu być! Tędy! No dobra. Troszkę mnie nie słuchają. Tutaj za które będą... będzie szkoła, już jest 8% naszej kultury. Potem zbudujemy tutaj farmy, by przyrost populacji naprawić. Tutaj rozwiniemy sobie rynek.
i zakończymy turę. Zapomniałem o szpiegu. Jednym, drugim, trzecim. Tak, raport z kandydatury. Wow, Gondor jest najpotężniejszy właściwie. Tylko w wojsku i ogólnie jest obszar Mordoru. Boję się, jaką ma armię Mordor, skoro tylko... Mimo, że tylko armia przeważa nad Gondorem, to ogólnie też przeważa. O, mogę zwerbować już arnoriańską kawalerię oficerską. Cudownie, werbujemy. Wy tu, i dał wam sól. Tutaj za... Chwila zejdzie, zanim będę mógł ich przeszkolić niestety. No cóż. Amon Sul, nic nie mogę rekrutować. To ja się ci werbują. I przydałoby się zmierzyć tą armię. No. I przydałoby się ich zmusić, żeby to oni nas zaatakowali, a nie my ich. Tak. To zdecydowanie byłoby dobra, byłaby dobra opcja. Szpiego iść dalej na południe. Patrzę, co tu jest. Są ziemie Isengardu, są ziemie Danlandu. Też szpiegu przejść tędy. Sprawdź, czy tu nie ma jakiejś armii przede wszystkim. Czy ja mam z Dale wymianę handlową? Mam. A z krasnoludami? Nie mam. To w takim razie proszę do Erebornu. Prawa handlowe. Pięknie. Może sojusz? Legenda mapy? Dostęp wojskowy? Za dostęp wojskowy. Pięknie. Mamy doskonałe relacje z krasnoludami i sojusz. To lubię. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakują. Tak. Co mogę jeszcze zbudować? Dom publiczny. Będą mi się duprzyć na pograniczach. Ja mogę to rozbudować. Niekoniecznie. Tutaj mogę zbudować dom publiczny. Jasne. Zbudują tu farmy za turę. Mamy ładne dochody nawet. Mimo nawet sporych armii. I tak, zobaczmy, czy oni nas atakują. Tak więc zakończmy turę w tym miejscu. W tym momencie. I jeśli nas nie zaatakują. I nie wycofają. To wtedy ja ich zaatakuję. I zmiażdżę ich w polu. W polu. Danland. Dobra. Zabierze mi to. Na pewno. Narzucona zaprezentowana. Bierzemy. Oczywiście. Mori się już budowała szkoła, tak więc budujemy teraz farmy.
Nasza kultura rośnie, już 13%. Zaś wyznanie Saurona słabnie z dnia na dzień. Agent zwerbowany. Relacje pogorszone z Danlandem. Szkoda. Wybaczcie mi to odcięcie, ale muszę na chwilę odejść. Co jeszcze tu możemy na szybko zrobić? Chciałbym zobaczyć. Farmy. Okej, okay, budujemy. I nic poza tym. W takim razie przyszłoby, należałoby zaatakować tą armię, ale to już chyba w kolejnym odcinku, ponieważ nie chcę za bardzo przedłużać tego, a trochę zajmie z wybiciem tak wielu orków. Tak więc, mam nadzieję, że film się wam podobał i zapraszam do kolejnych. Cześć!